Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Agnieszka Janczura i zapraszam do obejrzenia cyklu filmów stworzonych przez Fundację Idea dla Ciebie, dedykowanych zarówno osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z nowoczesnymi technologiami, ale także dla osób bardziej zaawansowanych. Na końcu każdego filmu przedstawiam ciekawostkę ułatwiającą pracę z komputerem lub smartfonem. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, jak samodzielnie korzystać z komunikatorów internetowych do prowadzenia wideorozmów czy wysyłania wiadomości tekstowych i zdjęć. Zapraszam do oglądania. Czy zdarzyło Wam się kiedyś, że podczas rozmowy telefonicznej, zwłaszcza z osobą, która mieszka daleko i której od długiego czasu nie widzieliście, pomyśleliście sobie, że fajnie byłoby nie tylko słyszeć jej głos, ale także w trakcie rozmowy móc ją zobaczyć? Uśmiechnąć się do niej, zobaczyć jej reakcję na to, o czym właśnie jej opowiedzieliście? Jeżeli tak, to bardzo dobrym rozwiązaniem tego problemu są komunikatory. Komunikator to specjalny program komputerowy, dzięki któremu możemy być w stałym kontakcie z rodziną, ze znajomymi lub z osobami z pracy. Pozwala na natychmiastowe przesyłanie wiadomości pomiędzy dwoma lub większą liczbą komputerów czy telefonów połączonych z internetem. Od poczty elektronicznej różni się tym, że oprócz wiadomości tekstowej za pomocą komunikatora można prowadzić także rozmowy głosowe, rozmowy wideo, można przesyłać filmy, pliki muzyczne czy pracować w zespole. Istnieje wiele komunikatorów, wśród których myślę niemal każdy znajdzie coś dla siebie. WhatsApp to jeden z bardzo popularnych komunikatorów, za pomocą którego możemy wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe, dzwonić tak jak za pośrednictwem zwykłego telefonu, a także prowadzić wideorozmowy, co w wielu sytuacjach okazuje się bardzo przydatne. Aby korzystać z tej aplikacji, musimy być podłączeni do internetu. WhatsApp to program bezpłatny. Może okazać się to szczególnie ważne, jeżeli mamy rodzinę lub przyjaciół za granicą, ponieważ wtedy możemy z nimi rozmawiać bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Ikona tej aplikacji wygląda w ten sposób. Jest to biała słuchawka w chmurce na zielonym tle. Klikamy w tę ikonkę raz i mamy dostęp do wszystkich naszych znajomych, którzy również korzystają z WhatsAppa. A jak napisać naszą pierwszą wiadomość? Wiadomości piszemy i odczytujemy w taki sam sposób jak SMS-y. Klikamy tutaj w imię, nazwisko osoby, do której chcemy napisać. I jeżeli klikniemy w to pole na samym dole wiadomość, wyświetli nam się klawiatura, która umożliwi nam napisanie dowolnego tekstu. Napiszę na przykład: cześć Andrzeju, co u Ciebie słychać? Aby wysłać wiadomość, klikamy w tę strzałkę. WhatsApp pozwala nam sprawdzić, czy osoba, do której pisaliśmy, odczytała naszą wiadomość. Tutaj obok naszej wiadomości jest taki znaczek, który wyświetla się na szaro. To oznacza, że nasza wiadomość została prawidłowo wysłana. Kiedy obok pojawi się drugi taki sam znaczek, którego w tej chwili jeszcze nie ma, również na szaro, to oznacza, że nasza wiadomość została doręczona odbiorcy. O, właśnie pojawił się drugi znaczek zaznaczony na szaro. To oznacza, że wiadomość została doręczona naszemu odbiorcy. Ale dopiero jeżeli obydwa znaczki wyświetlą się na niebiesko, będzie to oznaczało, że adresat odczytał naszą wiadomość. Proszę zobaczyć, w tym momencie wiemy już, że Andrzej przeczytał wiadomość. Możemy wrócić do menu głównego. W momencie, kiedy ktoś będzie do nas pisał za pomocą WhatsAppa, w tym miejscu pojawi się napis "pisze" i wiemy teraz, że Andrzej pisze do nas wiadomość. Właśnie otrzymaliśmy wiadomość od Andrzeja. Możemy w nią kliknąć i przeczytać jej treść. Andrzej napisał: wszystko dobrze, dziękuję najmocniej. I w ten sposób możemy prowadzić dalszą korespondencję. Natomiast jeżeli chcecie Państwo wysłać do znajomej osoby zdjęcie lub film, najłatwiej będzie to zrobić w następujący sposób. Wchodzimy w galerię zdjęć na naszym telefonie. Wybieramy zdjęcie lub filmik, który chcemy wysłać. Zaznaczamy go jednym kliknięciem. Klikamy w tę ikonę po lewej stronie na samym dole, która oznacza udostępnij. I wybieramy WhatsApp. Następnie wybieramy osobę, do której chcemy to zdjęcie wysłać. Ja wybiorę Andrzeja, klikając raz.
i następnie klikamy w tę strzałkę na dole. Do zdjęcia możemy dołączyć komentarz, życzenia lub dowolną inną informację. Ja napiszę wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Wysyłamy również klikając w tę strzałkę po prawej stronie. I proszę zobaczyć, wiadomość wraz ze zdjęciem została wysłana. Za pomocą WhatsAppa możemy do kogoś zadzwonić, tak jak dzwonimy z telefonu. Jeżeli korzystamy z sieci Wi-Fi lub mamy wykupiony duży pakiet internetowy, wówczas możemy zadzwonić w dowolne miejsce na świecie za darmo. Aby wykonać połączenie, wystarczy kliknąć na tę słuchawkę i możemy rozmawiać tak, jak robimy to przez telefon. Halo? Witaj, Andrzeju. Chciałam Ci złożyć serdeczne życzenia z okazji urodzin. Ha, dziękuję najmocniej. Dziękuję za pamięć. Do zobaczenia w najbliższym czasie. Do zobaczenia. I możemy się rozłączyć. Ale za pomocą WhatsAppa możemy także wykonać wideorozmowę, czyli zadzwonić do kogoś, ale w taki sposób, żeby jednocześnie móc się z nim zobaczyć. W tym celu z listy znajomych wybieramy osobę, do której chcemy zadzwonić. Ja mam wybranego Andrzeja. I klikamy tym razem w ikonę kamery, która znajduje się w prawym górnym rogu. Czekamy, aż nasz rozmówca odbierze. Zaraz po odebraniu na ekranie naszego telefonu widzimy osobę, z którą rozmawiamy. Natomiast w prawym dolnym rogu widzimy to, co na swoim ekranie widzi nasz rozmówca. Klikając w to miejsce, ekrany zamieniają się miejscami. Jeżeli chcemy coś pokazać osobie, z którą rozmawiamy, również jest to możliwe. Wystarczy, że skierujemy kamerę w to miejsce. Po zakończonej rozmowie klikamy w czerwoną słuchawkę, aby się rozłączyć. Kolejnym popularnym komunikatorem jest Skype. Jego ikona wygląda w ten sposób. Aby włączyć Skype'a, klikamy na tę ikonę. I następnie wyświetla się nam lista naszych znajomych, których wcześniej dodaliśmy. Jeżeli chcemy dodać do tej listy na Skype'ie nową osobę, należy znać tak zwany nick, czyli nazwę, pod którą ta osoba zarejestrowała się na Skype'ie. Jak dodać nową osobę do listy? Należy w wyszukiwarce wpisać jej nick, który musimy wcześniej znać, na przykład Andrzej J. System znalazł osobę, którą szukamy, klikamy na nią i możemy teraz rozpocząć z nią konwersację. Możemy albo wysłać jej uśmiechniętą buźkę. W tym momencie otrzymaliśmy wiadomość od Andrzeja: cześć Agnieszka, i poniżej możemy do niego również odpisać. Napiszemy: witaj, co u Ciebie słychać? I wysyłamy, podobnie jak na WhatsAppie, za pomocą strzałki po prawej stronie. I w ten sposób możemy prowadzić dalszą rozmowę. Skype może nam służyć także do prowadzenia zwykłych rozmów, takich jak prowadzimy przez telefon, czy jak prowadzimy przez WhatsAppa. W tym celu klikamy w tę słuchawkę na górze i łączymy się z Andrzejem. Ale Skype może nam też służyć do prowadzenia wideorozmów. Sposób prowadzenia tych rozmów jest bardzo podobny jak na WhatsAppie. Klikamy w kamerę w prawym górnym rogu. Oczywiście do nas też można zadzwonić i połączenie odbieramy w taki sposób. Mamy do wyboru czerwoną słuchawkę odrzuć albo zieloną wideo. Klikamy w zieloną. I odbieramy nasze połączenie. Za pośrednictwem Skype'a możemy także dzwonić za granicę, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów, ale możemy także wysyłać zdjęcia oraz filmy, podobnie jak przez WhatsAppa. Możemy to zrobić za pośrednictwem galerii, ale także klikając w ikonę osoby, do której chcemy wysłać. I tutaj na samym dole przy wpisz wiadomość jest niebieski plusik. Klikamy go i wybieramy opcję Multimedia, udostępnij zdjęcia i filmy.
z naszej galerii wybieramy zdjęcie, klikamy strzałkę po prawej stronie na dole i klikamy gotowe. I zdjęcie zostało wysłane. Na Skype'ie możemy także odbierać zdjęcia od naszych znajomych. Teraz akurat Andrzej pyta mnie, którą lampę powinien wybrać. Takie szybkie konsultacje są bardzo przydatne w życiu codziennym. A teraz pokażę Wam niezwykle przydatną funkcję w Waszym telefonie, która potrafi bardzo ułatwić życie każdemu z nas, zarówno osobom aktywnym zawodowo, jak również seniorom. Funkcja ta potrafi przeczytać na głos wszystko, co aktualnie jest na naszym ekranie. Aby ją włączyć, klikamy w ustawienia. Wybieramy opcję dodatkowe ustawienia i ułatwienia dostępu. Zakładkę wzrok i przeczytaj na głos. Włącz ustawienie, klikamy wszystkie niezbędne zgody i pojawia nam się ikonka ludzika w prawym dolnym rogu. Klikamy w nią i zaznaczamy dowolny tekst, który chcemy, aby został przeczytany. Funkcja przeczytaj na głos jest włączona. Możesz klikać elementy na ekranie, by została odczytana ich treść. W dowolnym momencie funkcję tę możemy wyłączyć. Ta funkcja również może przeczytać nam dowolny tekst znaleziony w internecie. Na przykład inwokacje. Klikamy w ludzika, zaznaczamy fragment tekstu. I słuchamy. Litwo, ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Kto cię stracił? Dziś piękność twą w całej ozdobie. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy. I w ostrej świecisz bramie. Funkcja ta potrafi nam przeczytać nawet nazwy ikon, które mamy na naszym ekranie. Galeria. Skype. WhatsApp, RF. Może to być bardzo przydatne, zwłaszcza osobom, które ze względu na słaby wzrok nie zawsze są w stanie odczytać te nazwy. Wystarczy, że klikniemy w ludzika i zaznaczymy nazwy ikon. Mapy, WhatsApp, mapy. Mam nadzieję, że film ten był dla Państwa przydatny i zachęcił Was do korzystania z komunikatorów internetowych. W następnym odcinku pokażę Wam, jak korzystać z ciekawych aplikacji takich jak YouTube, Facebook, Google Maps czy Google Earth. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!